Cześć, z tej strony Natalia, a to jest drugi odcinek dwuodcinkowego cyklu o perfumach od Elizabeth Arden z serii Zielona Herbata. Jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszego odcinka, a jesteście zaciekawieni tą serią, to ja Was zapraszam do obejrzenia go tutaj. A dzisiaj kolejna piątka zapachów z tej serii. Zapraszam do oglądania dalej. Pierwszy zapach to będzie wersja zielonej herbaty z widziokrzewem. Tutaj spodziewałam się czegoś raczej słodkiego, może kwiatowego. Tymczasem jest to zupełnie taki zapach, jak myślałam, że będzie. Ten zapach jest bardzo, bardzo wytrawny i przypomina mi taki niesłodki puszek, który już znamy z perfum Mimoza. W ogóle ta wersja będzie też ciekawa dla tych, którzy już lubią i mają i użytkują wersję Mimoza. Mam wrażenie, że możecie się tymi perfumami też zainteresować. W tych perfumach na początku czuję takie cytrusy, które nie są ani bardzo kwaśne, ani bardzo słodkie. Są takie, powiedziałabym, neutralne. Plus zieloną herbatę i niesłodką brzoskwinię. Trochę taką, jakbyście ją wyjęli z lodówki i ona była taka bardzo zmrożona, ale też nie oddawała zapachu, ponieważ była przechowywana w lodówce. Na mojej skórze te perfumy są niemal niezauważalne i ja nawet nie wiem, ile one trwają, bo ja ich prawie nie czułam na sobie. Więc jeżeli jesteście osobami, które nie lubią mocnych zapachów, a chcą czegoś neutralnego, to może być całkiem dobry trop. Kolejny zapach, po którym nie spodziewałam się jakoś bardzo dużo, a bardzo mnie zaskoczył. Czyli wersja kwiatu gruszy. Te perfumy są takie mocno słodko-gruszkowe, ale przy tym musujące. Za tę część musującą mam wrażenie, że są odpowiedzialne cytrusy, które mocno przypominają mi te, które znam już z Cartiera Zeus du Soleil. I te cytrusy są równie piękne, bąbelkowe, musujące, a do tego mamy jeszcze właśnie ten kwiat gruszy. Mam wrażenie, że w ogóle całe te perfumy to jest taki wesoły, sympatyczny, musujący drink, który zamówiliśmy sobie gdzieś na wakacjach w egzotycznym kraju. Potem ta bąbelkowość, która tak bardzo mi się podobała, trochę wyparowuje i zostajemy z takim pomieszaniem gruszki i cytrusa, które nadal jest całkiem fajnym pomieszaniem. Niestety odbiór tych perfum zaburza mi jakaś taka metaliczno-brudna nuta, która czasem pojawia się i znika w tych perfumach, ale ja bym chciała dać im szansę i chciałabym je jeszcze ponosić dłużej i być może ta nuta metaliczno-mineralno-brudna gdzieś się straci, kiedy będę je nosić dłużej. Te perfumy poleciłabym osobom, które nie boją się słodkich aromatów w lecie, ale też zaznaczeniem, że nie jest to taka przygniatająca, miodowa, cukrowa słodycz, jaką mieliśmy chociażby w perfumach w wersji ogórkowej. Kolejna wersja to wersja z kamelią. I to są kolejne perfumy, które, tak jak i ta wersja lotosowa, sprawdzą się dla osób, które chcą czegoś, co pachnie czystością. Według mnie te perfumy pachną jak takie świeżo wyprane pranie, które wypraliśmy w bardzo słabo albo zupełnie niepachnącym żelu czy proszku do prania, potem rozwiesiliśmy na słońcu i potem to pranie wyschło i właśnie w taki sposób ja mam wrażenie, że pachną te perfumy. Kiedy lotos był bardziej wodny w swojej wydźwięku, tak kamelia jest bardziej powietrzna w tym swoim wydźwięku. Potem też do całej kompozycji dochodzi trochę takich bardzo powietrznych kwiatów, może piwonia z różą albo sama piwonia. W każdym razie są to takie bardzo przestrzenne, czyste perfumy. Jeżeli szukacie czegoś, co imituje pranie wysuszone na wietrze przy słonecznej pogodzie, to możecie się tymi perfumami zainteresować. Kolejny zapach to są następne perfumy, których nazwa kompletnie nie odpowiada rzeczywistości. Czyli wersja egzotyczna Exotic. Tutaj spodziewałam się czegoś, co już dostałam w wersji z granatem, czyli jakiegoś
szalonego koktajlu owocowego i tak sobie założyłam, że będę porównywać właśnie tę wersję Exotic z wersją z granatem. No, tymczasem kompletnie nie. Tam nie ma grama owoców czy kwiatów egzotycznych. Te perfumy są szalenie podobne do, uwaga, Cartier Cara. Według mnie są w nim zawarte zdecydowanie tulipany, lilie i narcyzę. Lilia dodaje takiego delikatnego chłodu, no a narcyz i tulipan są narcyzem i tulipanem. Bardzo podobnym jak ta środkowa część Cartier Cara, kiedy wytniemy z niej ten taki gruszkowy początek. Jeżeli jesteście fanami albo fankami tego zapachu od Cartiera, to ja Wam proponuję zakup wersji Exotic w ciemno, bo to może być taka lżejsza, letnia odmiana tego zapachu od Cartiera i może się ona Wam naprawdę spodobać, bo na mojej skórze to są bardzo, bardzo podobne zapachy. No i na koniec wersja, którą mam w swoich zbiorach i którą bardzo lubię używać latem, czyli wersja figowa. Tak ona wygląda, to jest wersja figowa. I tutaj, jeżeli chodzi o ten zapach, to faktycznie jest to figa z zieloną herbatą. Zielona herbata gra gdzieś w tle, ale jednak na pierwszym planie jest figa. To figa w różnych postaciach. Na początku ta figa jest taka bardzo cytrusowa, potem zmienia się w taką delikatnie zdrewniałą figę z zielonością i gorzkością owoców figi, żeby na koniec stać się taką figą bardzo owocową i w czasie, kiedy te perfumy się rozwijają, to ta figa z tej właśnie owocowej robi się coraz bardziej kremowa. Gdzieś tam w tle czuję jakieś iskierki czegoś pikantniejszego, cały czas grają też takie nuty zielono-gorzkie, takie nuty, które bardzo mocno przypominają mi zapach liści figowych i to jest świetnie w tych perfumach odwzorowane. Te perfumy w swojej takiej egzotycznej owocowości trochę przypominają mi wersję z granatem, natomiast ta wersja z granatem jest zdecydowanie słodsza, bo tutaj mamy jednak te trochę gorzkie liście, trochę zielone liście, trochę gałązek, trochę kremowości. Tam zdecydowanie jest po prostu słodycz owocu, czyli granatu. Co mnie bardzo mocno w tej wersji zaskakuje, jest to, jak długo ona potrafi pachnieć. Generalnie wszystkie te zapachy z serii Zielona Herbata pachną tak mniej więcej od 2 do 5 godzin, natomiast te potrafią pachnieć nawet dłużej niż 5 godzin. Co jest dosyć zadziwiające jak na to, że są to raczej zapachy w formie mgiełki niż takich klasycznych perfum. To już koniec serii o perfumach od Elizabeth Arden. Wiem, że nie przedstawiłam tutaj wszystkich zapachów i kilka jeszcze zostało. Jeżeli znacie te perfumy, o których nie mówiłam, to koniecznie o nich dajcie znać na dole w komentarzu, jak się Wam sprawdzają. Oczywiście nie mówiłam też nic o klasycznej wersji, czyli tej klasycznej zielonej herbacie, którą wszyscy znają i wielu z nas uwielbia. Ponieważ myślę, że może to być materiał na jakiś osobny odcinek. Na razie się z Wami żegnam, dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!